Cześć, witam wszystkich serdecznie na kanale Mapa Skrapuje. Dzisiaj chciałam Wam pokazać dwie prace, które wykonałam. To są kartki na okazję. Może zacznę od tej karteczki. To jest kartka wykonana na takiej bazie kraftowej. Mam nadzieję, no kolory są troszkę bardziej żółte, chociaż ona jest w takich beżach. Jako tło wykorzystałam taki papier z foliowaniem złotym w kwiaty. Ja Wam go pokażę z takiego zestawu. Wszystkie tu są karty foliowane i akurat te kwiaty, o nawet tu mam jeszcze wyjęte, są takie kwiaty. Co my tu jeszcze mamy? Trochę koronki, taki tiul ze złotym brokatem, a tu jest ze srebrnym brokatem. Delikatnie go włączyłam. Tak, zawsze jak jest taka kraftowa baza, też dodaję miejsce białe, żeby się wygodnie pisało długopisem. I tutaj są te dwie części też tego tiulu. Mamy koronkę, mamy z tekturki, znaczy z takiego kraftowej bazy wycięta kwadracik z dziurkowaniem z wykrojnika. I tutaj mamy wyciętą pieczątkę, w sumie wytarganą, nie wyciętą, pieczątkę Primy. No, pokażę Wam, to jest ta pieczątka. Bardzo fajna, podoba mi się. Spasowały mi się te kwiaty, są prawie no, bardzo podobne do tych, które są na bazie. Bo brzegi tego wytargania potraktowałam złotym, no, woskiem i takim srebrnym też z Primy miałam. I pieczątka jest embosowana przeźroczystym tuszem do embossingu. A z tyłu nie mam jeszcze nic. No i napis wspieraj dobrą energią. A ten napis jest, patrzę, czy mam tutaj tą pieczątkę. A mam jeszcze woreczki nawet. Projekt prezent, czy project prezent. Że tak się prezentuje ta kartka. To jest pierwsza praca. Musi się błyszczeć. No i tu jeszcze mamy co to jest? No takie błyszczące coś. Druga moja kartka to jest kartka na urodziny mojej siostry ciotecznej. Zbliżają się. Kartkę wykonałam posługując się elementami z takiego zestawu, który kupiłam dawno temu w Empiku. Są różne zwierzaczki, mogę też Wam pokazać. Cały taki zestaw. Widzicie, są borsuczki, ale się odbłyszczy. No jakieś, o, na przykład to tło jest z tego zestawu. Też ta karteczka wycięta, to są banerki. Kwiatuszek z kolei, z czego wycinam kwiatek. Violent Love. Napis Enjoy Your Life. Tutaj też jest kwadracik z tymi takimi dziurkowaniami. Fajnie to wygląda, podoba mi się. Motylek z brokatem posypałam, taki błyszczący. I tutaj kokardka ze sznurka, takiego jutowego. No i tyle. W środku miejsce na życzenia. Taki tak z napisem wyjątkowy dzień. No i tu życzenia jeszcze wpiszę. Z tyłu pieczątka. No i tyle. Także jeśli Wam się podobają moje prace, dajcie znać. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Pa, na razie.